Wzywałeś mnie? Pamiętasz może gościa o imieniu Amadeusz? Tego cwela nigdy nie zapomnę. A czemu mnie pytasz? Ten chuj ukradł mi kuferek z zaklęciami. Czy się nic nie da zrobić, aby otworzyć wszystkie zaklęcia? Dobrze, że spytałeś. Tak, da się. To co mam zrobić? Udaj się do Korinis, do mojego brata, przyrodniego maga. On ma encyklopedię tych zaklęć. Poproś go w imieniu moim, że ja proszę. Oczywiście. Siemanko, manku! Sztachnie się ze mną? Za potęgę magii! Kuźwa, porąbało cię? Na Inosa! Nie wiem, co mi odwaliło. Co chcesz? Chciałbym ciebie prosić o wszystkie zaklęcia dla brata maga w Górniczej Dolinie. Dziwna prośba jak dla mnie. A powiedz, kto mojemu bratu ukradł wszystkie zaklęcia? Przykro mi powiedzieć, ale to wszystko ukradł wraz z kuferkiem twojego brata Amadeusz, zakała świata i społeczeństwa. Udaj się do strażnika Wojtka. On przechowuje moje skarby. A teraz możesz już opuścić moje mieszkanie. Okej, a gdzie go znajdę? Dobra, powiem ci. Udaj się do koszar. A teraz zmykaj. Czego tu szukasz, przybłędo? Podobno jesteś posiadanie encyklopedii z zaklęciami. Daj mi ją, a będzie po sprawie. A czemu miałbym dać tak potężny artefakt jakiemuś chłystkowi? Ten osrany łajza Amadeusz ukradł nekromancie wszystkie zaklęcia. Potrzebujemy nowego tomu zaklęć. Oddawaj mi tę księgę, bo ci walnę kloca na klatę. Niestety nie mogę oddać tej księgi pierwszemu lepszemu debilowi. Musisz udowodnić, że masz IQ powyżej przeciętnej. Jakiego zatem dowodu na to potrzebujesz? Ile to jest 6 razy 4 razy 2 plus 7 razy 3? Kurwa, easy, jak jebane 69! O chuj dobry jest. A teraz mi powiedz, jaka jest poprawna pisownia? Słowacja czy Słowenia? To są dwa różne kraje! Gratuluję, udowodniłeś, że nie jesteś debilem. Oto twoja księga.